Ciao a tutti, vitajcie Mangiare Łewki. Ciao a tutti. Benvenuti al canale Mangiare Łewki. Już się przywitam w języku włoskim. Jesteś w kuchni włoskiej, a słowo mangiare znaczy jeść. No tak, co się dzisiaj je? Dzisiaj się je karczochy. Karczofi. Karczofi, to są po włosku karczofi. Przywiózł je mąż mi z Włoch, ale niedługo pojawią się na rynku polskim, także Wam pokażę, jak przygotowuje się karczofi alla romana. Normalnie te karczofi powinny być te karczofi romaneski. Ja Wam napiszę słowo na dole, to zobaczycie się w grafice, jak wygląda karczoch rzymski, romanesco, karczofi romaneski, jak wyglądają. Mój mąż mi zwykłe takie przywiózł karczochy, nie są rewelacyjne. Już kilka dni je mam w lodówce, także mam nadzieję, że jeszcze się nadają do spożycia. No i ja pokażę Wam, jak się je przygotowuje. Przede wszystkim potrzebny nam jest tak. Nie wiem, czy mój mąż przestawił kamerkę, czy nie, ale dobra, mam nadzieję, że przestawił. Przede wszystkim potrzebna jest nam pietruszka, ale normalnie w tym przepisie jest mentucza romana, czyli mięta rzymska, ale tutaj nie można dostać. Może w donicę, jakby ktoś dostał, to jest dobrze. Ale jak nie ma tej mięty, to może być taka pietruszka. Pietruszka jest nam potrzebna, czosnek, cytryna, sól, pieprz, olej, woda. Będzie nam potrzebny też papier. Ja tu mam taką torebkę po chlebie, a jak nie mamy papieru po chlebie, to możemy użyć papier ten. Ale ja Wam powiem, po co nam to jest wszystko potrzebne. Tak czy inaczej, przede wszystkim najpierw cytrynę wyciskamy do wody. A dlaczego? Dlatego, że tu będziemy wrzucać nam nasze karczochy. Jeżeli ktoś będzie robił, powiem Wam, robił dużo karczofów, karczochy, dużo będzie ich robił w restauracji, to albo rękawiczki trzeba założyć, albo sobie posmarować cytrynką ręce. Ja sobie posmaruję, zobaczcie, bo inaczej będziemy mieć czarne ręce. Po prostu ściemnieją nam. No to ja już sobie posmarowałam ręce, ok. I teraz to bierzemy. Bierzemy karczocha i teraz go, tą nóżkę obcinamy trochę. Najpierw obieramy. Si può avvicinare, si vede più avvicinare si questo? Vede, vede. Tak? Bo ja chcę, żeby molto vicino era. Mówię do męża, nie wiem czy widać, bo to jest bardzo słabo. Obrywamy te listki takie niedobne. Ktoś powiedział do mnie, a obrywamy wszystkie. No niestety musimy trochę oberwać, jeżeli są takie twarde. I co teraz robimy? Wezmę drugiego noża tutaj. Musimy obkroić takiego karczocha. O, kochani, obkroimy. No szkoda, że mi nie przywiózł tych romanesco, tych takich okrągłych. One są lepsze, idealne. Wyglądają jak prawdziwe kwiaty. Warto jeść karczochy. A dlaczego je warto jeść? To ja Wam zaraz powiem. Dlatego, że karczochy mają dużo żelaza i w ogóle są bardzo zdrowe. W restauracji z tych nóżek robiliśmy pasticcio ai carciofi. I do dzisiaj je robią, bo naprawdę jest bardzo pyszne. No niestety w Polsce nie spotkałam się w żadnej restauracji z pasticcio i karczofi. Ale słowo pasticcio to też jest takie słowo dwuznaczne. Dlatego, że jeżeli ktoś, to rzucamy tu, jeżeli ktoś coś narozrabia i jest taki bałagan, to mówi ai fatto pasticcio. Teraz tego karczocha musimy obciąć. Ok, obcinamy, kochani, i wrzucamy, a jeszcze tutaj ładnie trzeba obrać, o, ładnie obierzemy. I takiego karczocha wrzucamy do naszej wody z cytryną. I tak wszystkie będę robić. Tutaj już pokroiłam pietruszkę, tu mam wyczyszczone karczochy, a teraz Wam powiem coś ciekawego. Czosnek, jak pokroimy cały, to ma bardzo intensywny zapach. Czosnek w środku ma taką animę, ja już kiedyś Wam tłumaczyłam. Anima to jest to, widzicie? Coś takiego, tutaj jest takie anima. O, i to wyciągamy, bo to jest bardzo intensywny zapach. Ja nie chcę tego zapachu. Wyciągnęłam i tu też Wam pokażę. Tutaj Wam pokażę, mam nadzieję, że
Dobrze pokazuję, o co takie coś białego, o widzicie, o to. I to wyciągamy i to jest anima, czyli dusza, czyli czosnek ma duszę. Teraz go pokroimy. Pojstajnierę. Tu już jest czosnek pokrojony, pietruszka pokrojona, teraz to wszystko mieszamy. I co robimy? I teraz tak, posolimy. Posolimy to wszystko. I popieprzymy. Oj, manadrze. Dobrze, popieprzymy. Jeszcze trochę posolę. No, dobra, jest. I co będziemy robić? Musimy karczokan wyciągnąć z wody. Albo wleciał. Tu ten środek otwieramy. I napełniamy, napełniamy naszym tym właśnie przygotowanym farszem z pietruszki. Jakby była ta miętucza, to można zmieszać pietruszkę z tą miętuczą, czyli z tą miętą. Wkładamy. Możemy jeszcze tak wziąć i polać trochę oleju do środka. Tu polewamy troszeczkę. O. I wiecie, co robimy? I wkładamy takiego karczocha do garnka. Wkładamy, przekładamy w ten sposób. I tak jeszcze jednego. Okej, okay, Aleksandro, poi spegni un attimo. Sto riprendere. A więc tak, podłączyłam gaz pod garnkiem. Tutaj nie mam tak dużo karczofów. Lepiej by było, gdyby było więcej. Jeszcze troszkę wleję oleju. Nóżki też wrzuciłam tu. Lekko tu wleję trochę oleju. O, może jeszcze troszeczkę. O. Olej z oliwek. Olio di oliva extra vergine. Ok. I co, kochani? Teraz wlewamy naszą wodę. I karczochy nie są zakryte tą wodą. Ja Wam przybliżę i pokażę. Przybliżę kamerkę i zobaczcie. O. I teraz co ja będę robić? Ja po prostu... Teraz wezmę ten papier, który Wam pokazałam. Ten papier muszę namoczyć pod wodą. Ok. Papier namoczyłam pod wodą. I teraz ten taki mokry papier, przykrywam nim moje karczochy. I wiecie co? I przykrywam... pokrywką i pozostawiam na średnim ogniu tak gdzieś na 20-25 minut. Teraz Aleksandro, prendimy. Chciałam Wam powiedzieć, po co ten papier położyliśmy. Ten papier położyliśmy po to, żeby się wytworzyła taka sfera parowania tych karczochów, bo nie wlałam wody do pełna, tylko ciut-ciut. I ta woda będzie parować, będzie się zatrzymywać i będzie się tworzyć taka właśnie atmosfera gorąca i u góry te karczochy nam się sparują i będą miękkie. Także zobaczymy się za 20 minut. W międzyczasie, jak się gotują nam karczochy, zróbcie tu na dole, zrób tu na dole subskrypcję, zostaw zaznacz dzwoneczek, a będziesz powiadamiana o wszystkich filmikach i zaznacz lajka, no napisz komentarz. A jak widzisz, ja tutaj sobie przygotowuję warzywka, melanzany to są, bakłażany i cebula, grilluję tutaj, bo mi została ta pietruszka z czosnkiem, więc jak ja już warzywka zgrilluję, melanzany, peperoni, cipolla, to wszystko posypię sobie tą pietruszką, może dorzucę i poleję olejem. No i co? Czekamy na nasze karczofy. Jestem jeszcze, tak jak obiecałam, jestem tutaj, mam te moje kasztany, kastanie, no i właśnie Wam pokażę, jak je robię. Ja już je nacinam, ale to już będzie następny filmik, no. Minęło 25 minut i teraz Wam pokażę, że moje karczochy już są gotowe. Widzicie? Zaraz Wam pokażę, jak się wyciągnę ten papier. O tutaj, o i tak pokażę Wam. Biorę nóż i wkładam i wchodzi. Bardzo mięciutko mi wchodzi. Znaczy się, że już są gotowe. Zaraz je wyciągam na talerz i próbuję przy Was. Oj,
Jestem. Jak widzicie, tak wyglądają te karczochy. One są gorące. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają po rozkrojeniu. Nagrywam się znowu sama, bo mąż wyszedł z pieskiem, a ja Wam chciałam pokazać i zacząć następny przepis. Bo tutaj szykuję te właśnie kasztany. Już Wam pokażę. O, pokazuję Wam. Tak wygląda karczoch po rozkrojeniu. Nie będę jadła, bo jest bardzo gorący. Tutaj jest takie właśnie taka część, którą nie je się. Tutaj Wam pokażę tu, dlatego, że to jest takie, można powiedzieć, jak, no nie wiem jak to nazwać, spiny, tak po włosku. Chodzi o to, że to jest takie nie do zjedzenia. Można to wyciągnąć nożykiem, ja tego nie wyciągałam, ale to jak Włosi jedzą, powiem Wam, jak jedli w restauracji. Jedli, a to na końcu wypluwali. Może to nie było takie higieniczne, ale tak widziałam, jak oni te jedli karczochy. A ich robiliśmy dziennie 200 na dwie restauracje. Też się robi karczochy a la Judia. Czyli ja Wam też napiszę to słowo, to zobaczycie, jak wygląda taki karczoch a la Judia. No i co jeszcze? Jedna ważna rzecz. Mówiłam o tym papierze. Jeżeli nie mamy torebki takiej szarej po chlebie, to właśnie urywamy taki kawałek papieru do pieczenia, moczymy pod bieżącą wodą, przykrywamy i one nam się tak fajnie duszą. Myślę, że ten sposób przygotowania karczochy a la Romana, czyli po rzymsku, spodobał Wam się. A kto będzie robił w restauracji więcej, no to wiadomo, musi, tak jak mówiłam, używać rękawiczek, mieć większe naczynie i tak dalej. No i co? Co mogę powiedzieć? Do zobaczenia, do następnego przepisu. Następny przepis to kasztany. Już zakończę to i będę robić coś innego. Jakieś inne przepisy. Przygotowuję się do świątecznych przepisów. I pozdrawiam Was wszystkich we wszystkich częściach świata, bo wiem, że mnie oglądacie wszędzie. No i co? Do zobaczenia. Ciao a tutti!